Jeszcze raz, tak. No to może tu. Poczekamy. I możemy tak. No, no. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu, witam na debacie prawyborczej. Małgorzata Kidawa-Błońska i Jacek Jaśkowiak za chwilę zmierzą się w dyskusji na temat swojego programu, na temat planów, na temat tego, co zamierzają zaprezentować i o czym będą chcieli mówić w kampanii wyborczej. Zapewne także powiemy. Zasady są takie, że na początku kandydaci zaprezentują krótko kilka słów, powiedzą do Państwa od siebie, jak to się mówi, potem przejdziemy do dyskusji, będą trzy bloki, będą pytania od internautów, które będę prezentował, a na końcu będzie jeszcze kilka słów od kandydatów. Także nie ma tutaj bardzo zawiłych i skomplikowanych zasad. Ja jeszcze tylko podziękuję wszystkim Państwu za zaproszenie. W nadzwyczajnych czasach, nadzwyczajnych wyzwań warto się podejmować. Ustaliliśmy takie zasady, że dzisiaj pierwsza będzie mówiła obecnie pani Małgorzata Kidawa-Błońska, a drugi pan Jacek Jaśkowiak i to w tej prezentacji, do której teraz zapraszam. Także Małgorzata Kidawa-Błońska jako pierwsza. Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Polska to jest wielkie marzenie. To jest wielka rzecz, to jest rzecz, za którą tysiące Polaków walczyły, pracowały. Chcieliśmy spełnić marzenie o pięknej, wspaniałej Polsce. Ja miałam to szczęście i mam to szczęście, że połowę mojego życia żyję w Polsce wolnej, w Polsce, która rozwija się wspaniale, w Polsce, w której ludzie czuli się dobrze. Ale ostatnie 4 lata oburzyły mnie. Oburzyły mnie, bo zaczęto psuć to, odwalczyliśmy, nad czym pracowaliśmy, zaczęto niszczyć podstawy naszego państwa. Dlatego zdecydowałam się kandydować. Zdecydowałam się kandydować, bo chcę lepszej przyszłości dla Polski. Przeszłość jest bardzo ważna. To są nasze korzenie, to jest nasze doświadczenie. Ale my musimy myśleć i budować Polskę już nawet nie dla naszych wnuków, ale dla naszych prawnuków, bo zadania, które przed nami stoją, wymagają długiego czasu i długiego wprowadzania. Klimat, zdrowie, demografia to są wyzwania na wiele dekad i musimy to robić razem. Kandyduję, bo nie zgadzam się na kolejnych Banasiów, kolejnych Misiewiczów czy kolejnych Piotrowiczów. Państwo musi się przed tym bronić, a obrońcą tego jest prezydent, który jest strażnikiem konstytucji. Kiedy prezydent będzie strzegł konstytucji i pilnował, żeby prawo w Polsce było przestrzegane, nie będzie dochodziło do takich patologii. Kandyduję, bo jeżdżę i spotykam się z Państwem w całej Polsce. I wiem, o czym rozmawiacie i zgadzam się z wami. Wszyscy chcemy odbudowy pozycji i godności naszego kraju. Chcemy odbudowy godności obywateli. Chcemy, żeby każdy Polak w Polsce czuł się dobrze. Każdy obywatel naszego kraju. Prezydent ma być prezydentem wszystkich Polaków, dokładnie wszystkich. Tych, z którymi się zgadza i tych, z którymi się nie zgadza. K-
kandyduję, bo wierzę, że łączy nas coś więcej niż antypis, bo antypis to za mało. My chcemy budować rzeczy wielkie, które pozwolą, że poszerzymy ludzi dobrej woli, którzy chcą razem działać i budować Polskę. Tych tematów bardzo dużo. Służba zdrowia nie ma szyldu partyjnego. Środowisko nie ma szyldu partyjnego. Bezpieczeństwo Polski nie ma szyldu partyjnego. I nasza pozycja na świecie i w Europie nie powinna mieć szyldu partyjnego. Kandyduję także dlatego, że jestem kobietą i uważam, że w tych czasach, w tych trudnych czasach kobieta lepiej da radę z tym, żeby stworzyć Polsce możliwość do dialogu, rozmowy, do współpracy i kobieta pozwoli zasypywać podziały, które są w naszym społeczeństwie. Bo to kobieta ma większe szanse na odbudowę zaufania obywateli między sobą i zaufania do instytucji publicznych. I kandyduję dlatego, że chcę, żeby prezydent łączył Polaków, a nie dzielił. Żeby w Pałacu Prezydenckim było miejsce do porozumiewania, do wypracowywania trudnych rozwiązań, do szukania kompromisu. To ma być miejsce otwarte dla wszystkich Polek i Polaków. Dlatego kandyduję. Ja wiem, że wygramy te wybory, ja wiem, że je wygram. Jestem do tego zdeterminowana, wiem jak to zrobić, ale nie zrobię tego sama. Potrzebuję was wszystkich, jeżeli chcemy wygrać wybory, zmienić Polskę i żeby Polska znowu miała ten przyjazny uśmiech. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To była pierwsza część, no, taki wstęp. Teraz pan Jacek Jaśkowiak. No, w podobnym duchu, czyli od siebie. Szanowni Państwo, witam serdecznie. Atmosfera gorąca, mimo kameralnej salki, tak jak na wyjazdowym meczu Lecha z Legią. Chciałem podziękować koleżankom i kolegom z Platformy Obywatelskiej, bo to 6 lat temu wstąpiłem do Platformy i już pół roku później zaufaliście mi i zaproponowaliście mi start w wyborach samorządowych na prezydenta Poznania. To było takie symboliczne otwarcie obywatelskiej Platformy na ruchy obywatelskie. I potem pokazaliśmy przez następne 4 lata, jak można zarządzać miastem wspólnie z obywatelami. Pokazaliśmy, że prezydent nie musi chować się za urzędem, może iść z tymi obywatelami w obronie konstytucji, może iść razem z tymi obywatelami w obronie niezależnych mediów, trójpodziału władzy i może być również wtedy, gdy rządzący robią nagonkę na nauczycieli, na mniejszości i to niezależnie od tego, jakie. I dziękuję wam serdecznie za to, że mi zaufaliście. Dziękuję. Dziękuję tym wszystkim obywatelom, którzy przez te ostatnie 5 lat są ze mną, a ja jestem z nimi. Na tych spotkaniach, w których brałem udział w ostatnim czasie, przychodzą nie tylko elektorzy, nie tylko członkowie naszej partii. Przychodzą również przedstawiciele ruchów obywatelskich. I czasami pytacie mnie, czy w przypadku, gdybym był kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski, czy nadal będę z obywatelami, tak jak byłem do tej pory. Obiecuję, że będę. Że będę stał zawsze po stronie wykluczanych, po stronie tych słabszych. Będę zawsze stał po stronie obywateli, bo tylko dzięki wam byliśmy w stanie obronić również taką prawdziwą historię w Poznaniu. Obchody poznańskiego czerwca 1956 pokazaliśmy Macierewiczowi, że nie damy sobie zawłaszczać i zakłamywać historii.
Nie wiem, czy zaufacie mi podobnie jak 5,5 roku temu. Nie wiem w związku z tym, czy będę mógł iść z hasłem takiego prezydenta prawdziwego. Prawdziwy prezydent, silna Polska. Ale ten prawdziwy prezydent to prezydent wśród ludzi. Wśród obywateli, w tramwaju, w autobusie, na ulicy, potrafiący rozmawiać również z tymi, którzy mają inne przekonania. Prawdziwy to taki, który potrafi rozmawiać z Kościołem w wyprostowanej pozycji, ale nie jest antyklerykałem, potrafi współdziałać na rzecz najuboższych, wykluczanych. Prawdziwy to taki, który nie zakłamuje historii. Taki, który również potrafi mówić o tych rzeczach, które były w naszej historii bolesne. Bo silna Polska to Polska w Europie. Przez stulecia miewaliśmy z tym problem. Nasze korzenie są w Europie i musimy trzymać się również tych wartości, które są obecne dzisiaj w Europie. Bo potrzebna jest również zdrowa Polska. Liczę na współpracę z marszałkiem Senatu, z panem Grodzkim. Bo bezpieczna Polska to nie tylko Polska, która wydaje 2% PKB na zbrojenie. To Polska, która jest bezpieczna z uwagi na współpracę z innymi państwami Europy, chociaż ta współpraca ze Stanami oczywiście jest bardzo ważna. Ale to również dobre stosunki sąsiedzkie z Ukrainą, z Rosją, bo to są nasi też sąsiedzi. I chociaż różnimy się, nie musimy się obrażać, możemy szukać tych wspól, gdzie możemy współpracować. To Polska wykształcona, bo musimy podnieść godność nauczyciela, a silna również różnorodnością. Mam nadzieję, że dzisiejsza debata również będzie przydatna nie tylko w kontekście tej kampanii wyborczej, ale również w zakresie rozmów o Polsce, bo każde wybory to przecież dyskusja. Dziękuję uprzejmie za zainteresowanie, dziękuję za przybycie i przede wszystkim kierujmy się tym, co jest ważne dla Polski. Te wybory będą kluczowe. Niech wygra ten, kto ma większe szanse wygrania z prezydentem Dudą. Dziękuję bardzo. Jacek Jaszczabiak. No właśnie, teraz proszę Państwa po tej oficjalnej części, czyli takiej części prezentacyjnej, będzie najtrudniejsza część, bo trzeba będzie podyskutować, trochę porozmawiać, zwłaszcza, że wyzwanie jest dość trudne, bo trzeba by ustalić, czym się właściwie Państwo różnią, bo Państwo przecież należą do jednej formacji politycznej. To na pewno, mężczyzna i kobieta, słusznie. Natomiast jednak trzeba będzie też ustalić, czym Państwo się różnią od prezydenta Dudy. Zwłaszcza, że skoro mówicie, że... Ale skoro mówicie państwo oboje, że trzeba pozyskiwać elektorat, że trzeba rozmawiać ze wszystkimi Polakami, że trzeba łączyć, a nie dzielić, to pytanie jest takie, w jaki sposób, przecież pan prezydent Duda, trzeba to podkreślić, ma bardzo duże poparcie, ma no, wciąż wielką popularność i to nie jest tak prosto, że antypis, antyprezydent Duda, wygrywamy nowa jakość. Chodzi o to, w jaki sposób przekonywać ludzi, którzy uwierzyli Andrzejowi Dudzie, mimo no, tego wszystkiego, co on robi, co reprezentuje swoją prezydenturą, w jaki sposób państwo konkretnie chcieliby to robić? Znaczy, do jakich emocji się odwoływać w elektoracie pisowskim, żeby pozyskać sympatię, żeby przeciągnąć na stronę demokracji, na stronę państwa? Pani Małgorzata Kidawa-Błońska. To prawda, jeżeli chce się wygrać wybory prezydenckie, trzeba pozyskiwać elektorat różnorodny. Ja mówiłam, sam antypis to nie wystarczy, to nie jest budujące, to nie powoduje do tego, żeby ludzie chcieli się zaangażować w życie naszego kraju, poprzeć danego kandydata. Trzeba z ludźmi rozmawiać w różnych miejscach, o różnych sprawach. I ja od 4 lat, jak wiecie, naprawdę zjeździłam Polskę, spotykałam się nie tylko z członkami Platformy, co spotkania są zawsze bardzo sympatyczne i twórcze, ale z różnymi środowiskami,
które wielokrotnie były krytyczne i krytycznie rozmawiały o tym, co robimy. Ludzie oczekują od tego, że będzie im się mówiło prawdę, naprawdę prawdę. Przyjmą najtrudniejsze rozwiązania, jeżeli im się to wytłumaczy i powie, czemu to ma służyć. Ludzie chcą być zauważeni, że ich problemy na Podhalu, na Podlasiu są ważne. Chcą wiedzieć, że mają wpływ na to, co dzieje się w ich małej ojczyźnie. Chcą wiedzieć, że mają wpływ na decyzje podejmowane na górze. Nie chcą być traktowani tylko jak ludzie, którzy oddają głos i potrzebni są tylko raz przy wyborach. Chcą wiedzieć, że ich inicjatywy, ich pomysły, ich problemy są brane przez polityków na poważnie. I to właśnie prezydent ma to wyjątkową szansę i wyjątkowe miejsce, żeby z ludźmi na ten temat rozmawiać. W ciągu ostatnich 4 lat mieliśmy wiele bardzo poważnych problemów, wiele dyskusji. Nigdy prezydent się w to nie zaangażował. A można było spotykać się i rozmawiać z młodzieżą na temat klimatu, rozmawiać z ekspertami na temat klimatu. Można zrobić, było dyskusję na temat i rozmowy służby zdrowia, ochrony zdrowia. To jest temat, o którym mówią wszyscy Polacy. Każdy ma swoje zastrzeżenia, oczekiwania. Dlatego ten wygra te wybory, kto znajdzie język z Polakami, no właśnie, zaufają. Jak ten język, pani marszałek, właśnie znaleźć? Bezpośrednich kontaktach w rozmowie. Obiecanki, oszustwa, ściemnianie nic nie da. Prawda i autentyzm. Ludziom trzeba mówić prawdę, bo jeżeli mówimy prawdę, to ludzie wiedzą, że my ich szanujemy. A jak tacy ludzie, czy ktoś... Zaraz pan prezydent odpowie. A jeżeli usłyszy pani, że pani reprezentuje partię, która jest totalną opozycją, która w każdej sprawie nie zgadza się z PiS-em, która no, jest w bardzo silnej konfrontacji, to w jaki sposób wie pan, to pogodzić? Takich rozmów, że ludzie na początku mówili, nie rozmawiam z panią, bo pani reprezentuje Platforma, miałam setki, a może i tysiące. Ale po 3-4 minutach zaczynaliśmy rozmawiać i zawsze znaleźliśmy kilka punktów wspólnych, na które mogliśmy się umówić, że możemy je robić. To nie jest tak, że jeżeli ktoś reprezentuje PiS, Lewicę, Platformę, nie możemy rozmawiać. Wystarczy na chwilę się zatrzymać, posłuchać i zacząć szukać tego, co jest wspólne. To jest... Panie prezydencie, pan się chwali często w wywiadach czy w swoich wystąpieniach publicznych właśnie tym, że pan potrafi rozmawiać mimo swoich dość wyrazistych poglądów z ludźmi o innych poglądach. Czy to rzeczywiście jest takie proste, zwłaszcza w kampanii prezydenckiej? Czy pan umiałby i czym by pan przekonał, konkretnie czym, jako przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, no, elektorat drugiej strony do siebie? Szanowni elektorat państwo. Konserwatywny, elektorat, który jest bliżej Kościoła, który ma no, poglądy na zdecydowanie inne. Szanowni państwo, my się będziemy różnić poglądami. Ja rozmawiam ze wszystkimi środowiskami. Wręcz te rozmowy z tymi, którzy myślą inaczej, są ciekawsze. Potrafię rozmawiać z kibicami. Potrafiłem doprowadzić do no, pierwszej na taką skalę transakcji wymiany gruntów z Kościołem katolickim i te rozmowy nie były proste i przekonywaliśmy się argumentami. Również te osoby, które mają konserwatywne poglądy, one się czują dobrze i mogą się czuć dobrze w tym miejscu, które jest zarządzane przez osobę, która jest z innej formacji politycznej, bo my się różnimy, ale się musimy szanować i musimy rozmawiać. To jest kwestia konkretnych działań i pokazaliśmy to najlepiej w tej skali makro w Poznaniu, że można tak naprawdę rozmawiać, współdziałać, można nawet dochodzić do kompromisu z wojewodą z PiS-u, można dochodzić do kompromisu ze środowiskiem kibiców, można dochodzić do kompromisu z tymi, którzy myślą inaczej. Być może jest mi łatwiej, bo wywodzę się z robotniczej dzielnicy. Ja poznałem takich, którzy mają inne poglądy i potrafiliśmy się przekonywać nie tylko pięściami. Potrafiliśmy ze sobą rozmawiać, ale ja mówię to samo w Warszawie i mówię to samo w Świebodzinie. Nie uciekam od trudnych pytań. I najlepszym przykładem na to, że ta prawda najlepiej się broni, że możemy się przekonywać, jest właśnie to, że na mnie głosowało 30% wyborców PiS-u w grupie seniorów. To pokazuje, że można łączyć, można mieć poglądy, można się różnić i można być wybranym również
przez osoby o poglądach konserwatywnych. Ja otrzymałem wyrazy wsparcia i od osób kultury, ale też i od osób o nacjonalistycznych poglądach. I to jest coś, co jest przyszłością. My nie możemy się zamykać we własnym kręgu partyjnym, we własnym elektoracie i we własnej grupie, która nie rozumie potrzeb osób na przykład z wykształceniem podstawowym, mieszkańców wsi czy małych miasteczek. To jest klucz do zrozumienia obecnej sytuacji w Polsce, by z tymi ludźmi rozmawiać i też wsłuchiwać się w ich głos. I ja to robię. Proszę Państwa. Proszę Państwa, kontekstem Państwa ewentualnego startu tych wyborów jest Andrzej Duda. Kontekstem jest prezydentura Andrzeja Dudy, kontekstem jest praworządność, kontekstem jest konstytucja i kontekstem jest jakiś taki głód nowej opowieści dla Polski, no przynajmniej głód wyrażany przez zwolenników partii demokratycznych, głód nowego spojrzenia na przyszłość, to znaczy otwarcia na inne pola, na to, co może być kiedyś. Więc jeśli ten kontekst Andrzeja Dudy jest ważny i go przywołuje, no to chciałbym zapytać, skoro Państwo mówicie o pewnej otwartości dla inności, dla poglądów, dla tego, co jest w Polsce skłócone, żeby to godzić, żeby jakoś szukać zszycia Polski, to zapytam się wprost, czy i jak rozliczyć prezydenta, tę formację, sposób, w jaki rządziła? To znaczy, jest też pytanie często od wyborców Platformy Obywatelskiej, dlaczego nie rozliczyliście kiedyś Ziobry, dlaczego nie rozliczyliście kiedyś innych osób, teraz by nie było tego i tak dalej. To są pytania, które się pojawiają, więc jak to pogodzić, taką chęć do budowy wspólnoty z tym, że Platforma przynajmniej deklaruje, że będziecie chcieli rozliczyć tę ekipę, to znaczy Trybunał Stanu, jakieś nawet są zapowiedzi sądów i tak dalej. To jest kwestia polityczna, wbrew pozorom. Pani Małgorzata Kidawa-Błońska, pan prezydent za chwilę. To prawda. Każda osoba, która łamie prawo, każda osoba, która łamie konstytucję, a przecież robią to głównie politycy, powinna być za to osądzona. Nie może być tak, że politycy czują się bezkarni i bezkarnie łamią prawo, niszcząc Polskę, bezkarnie nie przestrzegają konstytucji. I to trzeba zrobić. Ale też musimy przekonać te osoby, które głosowały na Prawo i Sprawiedliwość, że mają wybór, że te osoby, którym zaufały, z jakichś powodów, ja nie oceniam, którym zaufały, że warto, żeby to one sprawowały władzę, pokazać, do jakiej to doszło sytuacji, jaka to jest demoralizacja. I ludzie to teraz widzą. Trzeba oddzielić elektorat ludzi głosujących na PiS od tych, którzy sprawują władzę i doprowadzają do sytuacji, gdzie prawo w Polsce jest łamane. Podważają istnienie i zaufanie do najważniejszych instytucji. To trzeba rozdzielić. To, że kiedyś nie zrobiliśmy tego, ja nie będę tego oceniała, to jest jedna z najbardziej bolesnych spraw, że nie udało się nam tego głosowania w Sejmie przeprowadzić, ale to się stało. To także dla nas jest nauczka nad starannością i pilnowaniem tego, jak ważne są te głosowania, jak ważna to jest sprawa. Ja wiem, że dla prezydenta Dudy nie ma znaczenia ani prawa, ani czy ktoś jest skazany, czy nawet prowadzona jest przeciwko niemu sprawa w sądzie, bo on tę osobę ułaskawia zawczasu. Ale byłby jasny sygnał dla społeczeństwa, że nie ma przyzwolenia dla polityków, którzy łamią prawo i konstytucję. Pan prezydent, to samo pytanie. Nie mam żadnych wątpliwości, że należy postawić przed Trybunałem Stanu prezydenta Dudę. Za łamanie konstytucji. Należy również postawić do odpowiedzialności karnej tych wszystkich, którzy łamali konstytucję, którzy łamali prawo. I nawet w elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, ja powiedziałbym więcej, nawet wśród rządzących nie ma już w tej chwili wątpliwości, że należy postawić akt oskarżenia Marianowi Banasiowi. Oni też nie uciekają przed tym, żeby wśród tych swoich czarnych owiec ich rozliczać.
W związku z tym elektorat z pewnością zrozumie rozliczenie tych, którzy doprowadzili do takich, a nie innych naruszeń konstytucji, naruszeń prawa czy innych deliktów. To na pewno nie będzie, to wręcz ten elektorat, on będzie tego oczekiwał. Sądzę, że to nie będzie żadnym problemem. A jeśli chodzi o godzenie tych dwóch Polsk, to my się musimy wzajemnie zrozumieć. Te osoby, które są zwolennikami różnorodności, tolerancji, nie wolno patrzeć z pogardą na tych, którzy myślą inaczej. Musimy rozmawiać, musimy im to tłumaczyć, musimy szukać tego, co nas łączy, a nie eskalować te elementy w debacie publicznej, które nas dzielą. I tych, które nas łączą, jest bardzo wiele. Bo przecież wszyscy chcemy mieć dobrą opiekę zdrowotną, chcemy żyć w bezpiecznym państwie, chcemy móc prezentować swoje poglądy w taki sposób, żeby inni nas za to nie obrażali. I możemy iść przecież w Marszu Równości, ale możemy też szanować Marsz Obrony Życia. Nie musimy przecież patrzeć z pogardą na tych, którzy chcą zaostrzenia takich czy innych regulacji, nawet jeżeli się z nimi nie zgadzamy. Rozmawiajmy, przedstawiajmy swoją argumentację i szukajmy wspólnego mianownika. Ja powiem... Pani marszałek jeszcze. Proszę. Ja jedno zdanie. Ja powiem, to nie znam... My nie musimy patrzeć z pogardą, my nie możemy patrzeć z pogardą na kogoś innego. To jest zupełnie coś innego. My nie możemy nikogo wykluczać. Pełnie się zgadzam. To jeszcze w tym bloku pytań o prezydenturę, o kontekst prezydenta Andrzeja Dudy. Ostatnia kwestia, potem zapytam państwa o to, o co pytają internauci. Jeżeli jesteśmy jeszcze w tym wątku opowieści o Polsce, czy nowej opowieści o Polsce, a więc budowania czegoś innego niż Andrzej Duda, niż ta prezydentura, no to trzeba powiedzieć, że no Andrzej Duda ma taki pomysł na Polskę, żeby godnościowo prezentować własny kraj, żeby odcinać się od wpływów Zachodu, żeby twardą ręką prowadzić politykę wewnętrzną, żeby, że tak powiem, rozliczać elity byłe i tak dalej. To wszystko wiemy, to wszystko jest mówione. Więc mam pytanie, w jaki sposób, konkretnie w jaki sposób państwo chcieliby odmienić sytuację z kompletnym galimatiasem, jeśli chodzi o praworządność w Polsce, po różnych wyrokach, po kwestionowaniu wyroków, po nieprzyjmowaniu przysięgi. Czy innymi słowy, czy macie jakiś sztab ludzi, którzy nad tym pracują? Czy macie naprawdę przygotowaną jakąś decyzję i czy będziecie mogli, jeśli będziecie państwo już w Pałacu Prezydenckim, taką decyzję podjąć wprost? Czy będzie taka realna możliwość? Proszę. Pan prezydent Duda bardzo dużo opowiada, jakie miał cele i co miała zrobić jego prezydentura, ale tutaj nie ma ani niezależności, ani nie ma obrazu budowania godności i szacunku Polski na świecie, także niezbyt godnie reprezentuje nasz urząd. Nie ma żadnego przykładu z 4 lat, że moglibyśmy wszyscy jako obywatele o różnych poglądach powiedzieć tak, dzisiaj byliśmy dumni z naszego prezydenta, więc musimy model i sposób działania prezydenta zrobić w kompletnie inny sposób. Prezydent ma nie mówić, że jest niezależny, tylko ma być niezależny. Pan prezydent ma nie mówić o tym, że będzie godnie reprezentował, tylko ma to robić w każdym miejscu, gdzie pojawia się na świecie. Bo jest pierwszą osobą w państwie i jeżeli on zachowuje się w sposób, że nie jest szanowany, to my jako społeczeństwo nie jesteśmy szanowani. I oczywiście mamy przygotowane na pewno i Jacek i ja rozwiązania, które pozwolą przywrócić praworządność w naszym kraju. Pracują na to eksperci, pracowali posłowie. Przygotowujemy się do tego dnia, kiedy będzie można podjąć te decyzje od wielu, wielu miesięcy. Wyroki Europejskiego Trybunału Stanu pokazują sprawiedliwości, Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości dają nam szansę. Wiemy, w jakim mamy iść kierunku. Prezydent, jeżeli będzie krok po kroku
usuwał te błędy i te wypaczenie, które zrobiło Prawo i Sprawiedliwość, dojdziemy do tego momentu, że będziemy mogli powiedzieć, że system prawodawstwa w Polsce działa. Do tego jesteśmy przygotowani i na pewno w czasie kampanii wyborczej będziemy dalej pracowali z różnymi środowiskami, z różnymi ekspertami. Mamy wielu wspaniałych fachowców, sędziów, prawników, którzy są do tego świetnie przygotowani i wiedzą, jak to zrobić. I wystarczy ich posłuchać i wspólnie z nimi zmienić system prawny w Polsce. Pan prezydent Jaśkowiak. Jestem prawnikiem. Pracę magisterską pisałem u sędziego Trybunału Stanu, profesora Schwarza. Zdawałem egzaminy u sędziego Trybunału Konstytucyjnego, pani Sławomiry Wrągowskiej. I wiem, jak czerpać wiedzę od fachowców, bo ja przez te ostatnie 4 lata łamania konstytucji, łamania prawa, jestem z tym środowiskiem w bliskich relacjach i w kontakcie. Rozmawiamy, dyskutujemy, spotykamy się również prywatnie. Prezydent Duda ośmieszył ten urząd. To jest osoba, która potrafiła, która się podporządkowała całkowicie liderowi partii Jarosławowi Kaczyńskiemu, ale która też nie potrafiła stawić czoła w rozmowach jako zwierzchnik sił zbrojnych ministrowi obrony narodowej Macierewiczowi. To Macierewicz był dominujący w tych relacjach z prezydentem Dudą i go wielokrotnie ośmieszył. I taki sposób działania ośmiesza również i osłabia nasz kraj na zewnątrz. On osłabia nas w relacjach międzynarodowych. Prezydent ma wiele narzędzi. Zatwierdza ambasadorów. Prezydent zatwierdza nominacje generalskie. Prezydent może zwoływać obrady Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Duda tego nie robił, bo jeżeli na pierwszym spotkaniu przytarł mu nosa minister obrony Macierewicz, to potem już kolejnych takich spotkań nie organizował. Prezydent ma wiele narzędzi. On też jest w pewnym sensie wizytówką naszego kraju na zewnątrz. I ten człowiek może zrobić bardzo dużo w poprawie naszych relacji z Europą, z krajami europejskimi. On może również zrobić bardzo dużo w tym, żeby budować lepsze relacje z Ukrainą, a według tej Giedroycza ta silna Ukraina to jest bezpieczna Polska. Również może zrobić bardzo dużo w zakresie poprawy relacji z Rosją. Ma szereg narzędzi w swoim ręku i my musimy, jesteśmy to Polsce winni, przywrócić godność temu urzędowi. Pan Jacek Jaśkowiak gładko przeszedł do tematyki międzynarodowej, wobec tego zamykam pierwszy etap tej naszej rozmowy i za chwilę przejdziemy właśnie do etapu, w którym pomówimy o polityce zagranicznej i także armii, ale zapytam teraz Państwa i to jest właśnie ten moment, żeby przywołać pytanie od internauty Ania Skowronek. Energia atomowa czy odnawialne źródła energii oraz na ile poważnie traktuje Pan, Pani kryzys klimatyczny na naszej planecie? Pytanie jest może nieco oderwane, ale wcale nie, dlatego że kwestia klimatyczna to jest największe wyzwanie, wydaje się, w ogóle polityki zagranicznej i świata. Wobec tego takie pytanie od internauty. Bardzo proszę Pani Marszałek. Tak, to prawda, to jest bardzo ważne pytanie i to jest pytanie i temat, który pojawił się w ciągu ostatnich 2 lat. Jeszcze 3 lata temu nie było spotkań, gdzie ludzie rozmawiali o klimacie, nie rozmawiali o zagrożeniu. Szczególnie dotyczy to młodych ludzi, bo oni wyobrażają siebie w wieku 40 lat i wyobrażają sobie świat, jak może wyglądać, jeżeli już teraz, dzisiaj, nie zaczniemy działać kompleksowo na rzecz klimatu. Energia odnawialna jest podstawą. My w Polsce mamy wielkie zapóźnienia, ponieważ PiS chciał się z tego wycofać i wycofywał dobre rozwiązania, które przygotowywaliśmy. Musimy to robić na poważnie. Nie można udawać, że za 5-6 lat będziemy się tym zajmować. To trzeba zacząć dzisiaj. I to jest jeden z tych tematów, o których mówiłam, że nie rozwiążemy ich w ciągu 5 czy 15 lat. To wymaga czasu, ale pewne jest, że do 2035 roku musi nasza energia być odnawialna. Musimy korzystać z czystych źródeł energii i musimy wycofać się z węgla. A atom? Atom jest rozwiązaniem bardzo kosztownym. Tutaj trzeba się zastanowić, czy nas w tej chwili na to stać, ale to jest rozwiązanie, które w wielu krajach działa i funkcjonuje. Ja jestem bardziej zwolenniczką
tych czystych, odnawialnych, naturalnych źródeł energii, ale to jest debata, dyskusja, którą musimy bardzo szybko odbyć w gronie ekspertów i specjalistów, sprawdzić, jak to wygląda na świecie i nie bać się podejmować trudnych decyzji. Atom czy OZE? Czyli czy odnawialne źródła energii, czy jednak energia jądrowa? Ja uważam, że trzeba szukać zdrowego rozsądku we wszystkim i z energią jądrową przede wszystkim mamy problem akceptacji społecznej tych mieszkańców, gdzie ta elektrownia miałaby być umiejscowiona. To jest nie tyle problem kosztów, ale właśnie tych rzeczy, z którymi się spotykamy na co dzień jako samorządowcy, że musimy szukać kompromisów, by mieszkańcy to zaakceptowali. I ja jestem za tym, żeby korzystać i ze źródeł odnawialnych, i szukać rozwiązań, które będą obniżały nam tak naprawdę zużycie energii, bo to też jest ważne, to są termomodernizacje i tak dalej. W tej chwili wiele miast, i to jest też polityka dla nas na przyszłość, idą w ten obieg zamknięty, czyli dzisiaj jeszcze się o tym nie mówi, ale słodka woda to będzie coś, o co będziemy walczyć w następnym dziesięcioleciu, żeby te zrzuty do rzeki były tylko w trybie awaryjnym, żebyśmy robili retencję i tak dalej. Ekologia to bardzo szeroki obszar. To nie tylko dbałość o zieleń i o to, co nam pozostawili nasi przodkowie do dyspozycji, ale to jest również rozsądek w wyborze szeregu rozwiązań. Jeżeli mamy teraz dbać o ekologię, to jak to robić w sytuacji, gdy do Polski napływa tyle samochodów, które są wycofywane z całej Europy i prezydent nigdy nie wykazał jakiejkolwiek inicjatywy, żeby falę tych samochodów zatrzymać. Z węgla nie zrezygnujemy w ciągu 10 lat. Musimy szukać takich rozwiązań, które pozwolą w coraz większym stopniu korzystać z tej energii odnawialnej, być może z energii jądrowej, ale to musi być program też rozpisany na lata i można przecież korzystać również z węgla, tak jak korzystają takie firmy jak Tauron czy Veolia, które zaopatrują miasta w ciepło systemowe, bo musimy eliminować te źródła niskiej emisji. My to robimy jako samorządowcy, będziemy to robić i byłoby dobrze, gdybyśmy w tym obszarze mieli wsparcie prezydenta czy rządu. A czy pod... To już na koniec tego wątku potrafią Państwo określić datę graniczną końca węgla w ogóle? Czy jest taka perspektywa? Ja uważam, że taką perspektywą, jeżeli poważnie myślimy o tym, to powinien być rok 2035 i myśmy zresztą o tym, Platforma, w naszym programie mówili. Nie można odkładać tego, słuchajcie, za 20 lat nasze wnuki czy dzieci mogą żyć kompletnie w innym otoczeniu. Nie zobaczymy zielonych miast, nie zobaczymy słońca. Nie można odkładać tego, to są trudne decyzje, ale jest, jeżeli zaczniemy to wcześniej, to i przygotujemy ludzi, którzy pracują w firmach, które zajmują się wydobyciem węgla, znajdziemy im pracę, ale trzeba to zacząć robić. Nie można udawać, że to się może ciągnąć w nieskończoność. Tym bardziej, że złoża polskiego węgla się kończą i nie ma powodu, żebyśmy sprowadzali węgiel z Rosji. Czy jakaś różnica, panie prezydencie, deklaracji? No, ja składając pewne deklaracje zawsze staram się trzymać też pewnych realiów. W mojej ocenie ta perspektywa odchodzenia od węgla to jest nie wcześniej niż te 20-30 lat. I można chcieć więcej, może nam się uda, natomiast patrzmy na to realistycznie, redukujmy to, co się wiąże z węglem, szukajmy takich rozwiązań z węglem, które będą likwidować niską emisję i które będą ewentualnie no, zabezpieczały środowisko w tym obszarze. Patrzmy również na to wszystko przez pryzmat ubóstwa energetycznego, bo łatwo się deklaruje pewne rzeczy, natomiast ci mieszkańcy małych miast, małych wsi, którzy, ja ich rozumiem, tak? Ja tam bywam i z nimi rozmawiam. Oni również nie korzystaliby z tych właśnie paliw, gdyby mieli możliwość korzystania z ogrzewania gazowego czy z innego. Również jeszcze chodzi o tego typu kwestie. My widzimy, że teraz, kiedy
kiedy kontrolujemy na przykład paleniska i to właśnie, że ktoś używa niewłaściwych rzeczy do ogrzewania, to często jest tak, że to są pewne przyzwyczajenia. Musimy edukować społeczeństwo. W tym zakresie mamy jeszcze wielkie pole do popisu. Jeszcze pani marszałek. Ja chciałam do tego... Zgadzam się z tym, że wielu Polaków nie stać na zmianę systemu ogrzewania, ale to jest zadanie samorządów, które mogą korzystać z specjalnych funduszy na modernizację i zmianę tego. I to jest zadanie dla rządu, który musi umieć wykorzystać środki unijne, które na to są przeznaczone. Możemy to zrobić, bo rzeczywiście najsłabszym trzeba pomagać i takie narzędzia są, tylko rząd musi umieć to wykorzystać. Oczywiście ostatnie lata dla opozycji to były lata krytyki polskiej polityki zagranicznej, ale także tego, co się dzieje w polskiej armii. No oczywiście to są tematy, które są tematami prezydenckimi, zatem przechodząc już do kolejnego wątku, gdzie trzeba najpierw pojechać, żeby ratować reputację, bo jak twierdzi opozycja, zniszczoną reputację Polski. Gdzie prezydent powinien pojechać i od czego zacząć odbudowywać relacje z Unią Europejską i właściwie od jakich kwestii? Ja bym chciała zacząć, gdyby to ode mnie zależało, chciałabym nie jechać, ale chciałabym zaprosić do Polski przedstawicieli ważnych krajów europejskich, żeby pokazać, że do Polski można przyjechać, że można rozmawiać, że można usiąść przy stole i rozwiązywać najważniejsze problemy. Że nie będziemy tylko recenzentem, ale przygotujemy rozwiązania. Bo mam wrażenie, że w krajach Unii Europejskiej czekają na dialog z nami, na to, żebyśmy chcieli z nimi rozmawiać i przedstawiać rozwiązania, a nie być tylko rozkapryszonym dzieciakiem, który wszystko na okrągło krytykuje. Więc ja zaprosiłabym do Polski i uważam, że to by był dobry początek pokazania, że polityka zagraniczna w Polsce może wyglądać inaczej. I oczywiście bardzo ważne są nasze relacje z Unią Europejską. Powinniśmy odbudować, to jest dla wszystkich sprawa oczywista, współpracę z Francją, Niemcami. Musimy wrócić do Trójkąta Weimarskiego. Musimy na nowo wrócić do pracy w Grupie Wyszehradzkiej, bo ona się rozjechała kompletnie. Nie ma już tamtego miejsca, gdzie można było dyskutować o naszej części Europy. Musimy zacząć rozmawiać z Ukrainą. Zmiana prezydenta, nowa sytuacja polityczna. My nie wiemy, co tam się dzieje. Nie ma rozmów. A rzeczywiście bezpieczna, niezależna Ukraina to jest bezpieczeństwo Polski. Musimy znowu być ambasadorem spraw na Ukrainie. Musimy także rozmawiać z krajami afrykańskimi. To są ogromna część świata, ogromne rynki, ogromne zasoby i my jako Polska tam powinniśmy być. Odpuściliśmy to zupełnie. Tam są wszystkie inne kraje. Nas tam nie ma, bo my zamknęliśmy się w Warszawie i nie wyjeżdżamy, a jeżeli jedziemy tylko do Stanów Zjednoczonych, te wizyty są bardzo ważne, ale jeżeli chcemy mieć silną pozycję do rozmowy z Rosją, musimy mieć wsparcie i Europy, i krajów Europy Wschodniej, i wsparcie Stanów Zjednoczonych. Tutaj nie można wykluczać jednych przeciwko drugim. Trzeba budować konsensus dla tych rozmów. Pan Jacek Jaśkowiak, proszę. Prezydent ma bardzo wiele narzędzi do prowadzenia rozsądnej i roztropnej polityki zagranicznej. Z jednej strony sam może się spotykać z innymi głowami państw, może też w tym zakresie wykazywać szereg inicjatyw, ale ma również prawo do zatwierdzania osób na stanowiska ambasadorów. To jest bardzo istotne narzędzie i w tym zakresie prezydent, gdyby był niezależny, gdyby nie musiał słuchać poleceń szefa partii, a ja państwa zapewniam, na pewno nie będę słuchał. I oczywiście będę zapraszał wszystkich liderów partyjnych do siebie, do pałacu, ale to tam będziemy rozmawiać. Natomiast w tym zakresie prezydent może zrobić bardzo dużo i rzeczywiście nasze bezpieczeństwo to jest osadzenie w Europie Zachodniej, w której jesteśmy i powinniśmy pozostać,
ale to są również dobre relacje z Rosją, dobre relacje z Ukrainą. Musimy też zmierzyć się z prawdą historyczną. Nie możemy tej historii zakłamywać, nie możemy nikogo obrażać. Jeżeli są obszary, które są trudne dla nas z uwagi na przeszłości, na historię, to trzeba szukać innych obszarów współpracy. Najlepiej robią to przedsiębiorcy, bo oni w tym zakresie z jednej strony budują też dobre relacje i są najlepszymi ambasadorami naszego kraju. To są również możliwości przyjmowania studentów z zagranicy, z Ukrainy, z Białorusi, z Rosji. My możemy ze sobą rozmawiać i ocieplać. Relacje nasze z Niemcami, dobre dzisiaj, są nie tyle konsekwencją tych rozmów na samym szczycie, ale to jest 80 tysięcy małżeństw polsko-niemieckich i to są te bezpośrednie relacje biznesowe. Biznes uczy kompromisu, biznes uczy również szacunku dla drugiej strony i biznes to osiąganie pewnych celów i Polska musi również dbać o swój interes. My nie możemy tak naprawdę oddawać pola w tym obszarze. My musimy pilnować swoich interesów, interesu również naszych przedsiębiorców i to jest czymś normalnym. Jak ja rozmawiam z ambasadorami różnych państw, to oni oczywiście pilnują interesów tych firm, które są z państw, które oni reprezentują. I my musimy taką nowoczesną politykę prowadzić zagraniczną, dbać. Dbać o swoje interesy. Mi się podoba model szwajcarski, bo oni ostatnią wojnę mieli 500 lat temu i zginęło w niej 150 żołnierzy. Ja bym sobie życzył, żeby następna wojna, w której Polska będzie zaangażowana, była za 500 lat, a może jeszcze dłużej. Proszę Państwa, to skoro już przy wojnie mowa, to również pytanie, akurat rzeczywiście także od internautów. W tym wypadku przechodzimy za chwilę do najbardziej emocjonującej części pewnie debaty, bo tam będzie kilka pytań takich bardzo konkretnych i wtedy będę prosił o szybkie odpowiedzi, ale w takim razie od czego Państwo zaczęliby reformę sił zbrojnych w Polsce? Jeżeli mówi się tak dużo o tym, że jest zrujnowana armia, to są konkretne decyzje i konkretne również propozycje prezydenckie. Pani Marszałek. Przede wszystkim prezydent powinien stać się naprawdę zwierzchnikiem sił zbrojnych. Musi stać się strażnikiem godności polskich żołnierzy i polskich oficerów. Prezydent musi wykorzystać i wznowić działanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Budżety na wojsko, na armię muszą być mądrze wydawane. To nie może być tak, że te wielkie pieniądze, które mają być inwestowane w polską armię, nie są jednocześnie kołem zamachowym rozwoju naszej gospodarki, naszych innowacji. Dlatego trzeba zbudować takie wieloletnie porozumienie pomiędzy wszystkimi opcjami politycznymi, bo nie można mówić o naszej obronności w perspektywie tylko jednej kadencji Sejmu. Te przecież zakupy, te inwestycje, to są czasami inwestycje rozłożone na kilkanaście lat. Dlatego chciałabym jako prezydent zaproponować Narodowy Pakt dla Obronności, żebyśmy ponad podziałami zaczęli rozmawiać, co zrobić, aby Polska miała zapewnione bezpieczeństwo, żeby pieniądze były mądrze wydawane i żebyśmy zwrócili uwagę na to, że, bo teraz mam takie wrażenie, że przygotowujemy się dzięki PiS-owi do wojny, jakie już były, a te wojny teraz będą wyglądały kompletnie inaczej. Nie mówimy o cyberprzestrzeni, nie mówimy o tym, co się dzieje, o dronach, o tym wszystkim, że ta wojna będzie wyglądała kompletnie inaczej. Dlatego tak ważne jest inwestowanie w nowe technologie, w nowe działania, ale można to tylko zrobić na zasadzie zgody narodowej. I jeszcze wydaje mi się bardzo ważna rzecz. Musimy doprowadzić do tego, żeby ci żołnierze i oficerowie, którzy zostali zwolnieni z wojska z powodów pozamerytorycznych, mogli wrócić do armii, żebyśmy mogli wykorzystywać ich doświadczenie. Naprawdę, wykształcenie oficera to są wielkie nakłady, to jest wiele lat ciężkiej pracy i szkoda, żeby taki kapitał w naszym kraju był marnowany. Chciałabym także, żebyśmy pomyśleli na poważnie o weteranach
i wykorzystali dla potencjału naszego kraju tych wszystkich emerytowanych żołnierzy, bo mają wielkie doświadczenia i nie powinni iść na emeryturę, tylko ich wiedza powinna być wykorzystana. A ponieważ wszyscy wiedzą, że w polskiej armii nie dzieje się najlepiej i nie najlepiej to wygląda, to może właśnie czas na kobietę, żeby te sprawy uporządkować i spojrzeć na to z perspektywy kobiety, a nie wojskowego. To jest właśnie ta różnica teraz, pan prezydent Jaśkowiak. Poprzez czystkę w armii, którą przeprowadził Macierewicz, nastąpiło osłabienie naszego bezpieczeństwa. Macierewicz zrobił coś podobnego, co Stalin w latach 30. w Związku Radzieckim. I my musimy przywrócić apolityczność, prawdziwą apolityczność dla armii. Armia nas ma bronić niezależnie od tego, czy rządzi taka, czy inna formacja. Nasze bezpieczeństwo to sprawny i dobry kontrwywiad i wywiad, bo to bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, ono będzie w najbliższych latach odgrywało wielką rolę. To sprawna obrona przeciwlotnicza. Mamy w tym wielkie zasługi, bo przecież dzięki tym samolotom, to jest największy łup, który był w ogóle wojenny w historii Polski, wygraliśmy z tym, co powstańcy wielkopolscy uzyskali, wygraliśmy wojnę z bolszewikami. I mamy w tej chwili w tym lotnictwie wielkie tradycje. Musimy mieć sprawną obronę przeciwlotniczą, natomiast musimy mieć przede wszystkim dobre, zawodowe wojsko. Obrona terytorialna czy tego typu formacje, one w przypadku tych wojen, które są dzisiaj prowadzone, nie zabezpieczają nam kraju. Powinny być włączone do armii. Oni powinni też współpracować czy być pod dowództwem szefa sztabu generalnego i zawodowego wojska. Natomiast najważniejsze jest to, byśmy mieli dobre kadry. Tych kadr nie możemy się pozbywać, musimy przywrócić wojsku godność, bo Macierewicz również poprzez te apele smoleńskie, poprzez czystki doprowadził do tego, że on pozbawił zawodowych żołnierzy godności. I od tego trzeba zacząć. Same samoloty i czołgi nie wystarczą, jak nie będziemy mieli sprawnego, dobrego dowództwa i dobrych kadr. Proszę Państwa, to teraz mam prośbę, ponieważ zbliżamy się pomału do finału tej rozmowy. Chciałem poprosić Państwa o naprawdę krótkie odpowiedzi na kilka pytań, takich newralgicznych, istotnych, często zadawanych, dotyczących i spraw społecznych, dotyczących także spraw światopoglądowych. Ale naprawdę, żebyśmy nie rozwijali za dużo, bo to jest bardzo konkretne pytanie. Jak uratować system emerytalny? Wiek podwyższyć czy zostawić na obecnym poziomie? Pani Marszałek. Platforma podniosła wiek emerytalny. To było, uważam, bardzo mądre rozwiązanie. Zapłaciliśmy za to dużą stawkę, przegraliśmy wybory. Zrobiliśmy wtedy błąd, bo nie przekonaliśmy Polaków, że dla ich dobra lepsze jest większa, dłuższa praca, bo nie tylko będziemy jako kraj się bogacili, ale także ich emerytury będą zdecydowanie większe. Dlatego teraz należy zachęcać Polaków do pracy, przekonywać. I wydaje mi się, że będzie to coraz łatwiej, bo ludzie patrząc na to, co proponuje im ZUS, wiedzą, że ich praca przekłada się na to, jak będą żyli później. Więc w tej chwili nie wyobrażam sobie zwiększania czasu pracy ludzi, natomiast zachęcanie tak. Panie prezydencie, trzeba będzie podwyższyć czynnik. Ja bym chciał mieć przede wszystkim godną emeryturę i uważam, że to trzeba zróżnicować. Są zawody i są osoby, które dysponują takim zdrowiem, że można im umożliwić pracę w dłuższym zakresie, ale są oczywiście też takie zawody, gdzie przy pracy fizycznej, ja też pracowałem fizycznie, wiem jak to wygląda, gdy pracuje się na budowach, na wolnym powietrzu. W tych zawodach trudno jest oczekiwać, że ktoś będzie przechodził na emeryturę w wieku późniejszym. To trzeba zróżnicować. Ja bardzo bym nie chciał za 10 lat być już na emeryturze. Pani Marszałek, jeszcze jedno krótkie zdanie na ten temat.
To prawda, świat się wokół nas zmienia, zupełnie inne prace zaczynamy wykonywać, zupełnie inaczej wyglądać to będzie za 10, za 15 lat. I chciałabym także, żeby nie dyskryminować kobiet. Dla mnie skandalem jest to, że kobiety na uczelniach, które są w najlepszym wieku, mają największe doświadczenie i mogą poświęcić się nauce, mają najlepszy czas naukowy, mają przechodzić na emerytury. Nie wolno takich rzeczy robić. Jeżeli ludzie chcą pracować, mają kompetencje, mają energię i umiejętności, powinni to robić. Nie można robić tego nakazami. A wykształcenie ludzi, danie im kapitału, umiejętności, to jest przecież nasz wspólny posag i powinniśmy to mądrze wykorzystywać. Ludzie chcą pracować, kobiety chcą dłużej pracować. Oczywiście każdy przypadek jest indywidualny, ale nie może być tak, że wcześniejsze przychodzenie kobiet na emeryturę powoduje, że, a kobiety żyją dłużej, mają bardzo, bardzo niskie emerytury. Proszę Państwa, to oczywiste, że nikt nie powie o programie 500+, że jest, czy wymaga likwidacji, ale wiele osób mówi, że wymaga modernizacji, zmiany. Czy Państwo by postulowali jakieś zmiany w tym programie? Pani Marszałek? Sejm, premier powinni przygotowywać rozwiązania, które powinny być dobre dla naszego społeczeństwa. Prezydent powinien te rozwiązania analizować, sprawdzać, czy przynoszą one korzyści dla całego społeczeństwa, czy tylko dla jednej grupy. Nie może prezydent zastępować premiera. Prezydent interweniuje tylko wtedy swoimi projektami ustaw, kiedy widzi, że dzieje się coś złego, że tylko on może naprawić funkcjonowanie naszego państwa. Prezydent nie może zastępować premiera. Na pewno rozmowy o polityce społecznej w naszym kraju muszą trwać, bo bardzo nasze społeczeństwo się zmienia. Starzejemy się jako społeczeństwo i musimy część naszej polityki społecznej przenieść dla osób starszych i zastanowić się, jak spowodować, żeby oni żyli w bezpiecznych, godnych warunkach. Natomiast pomoc społeczna powinna ludziom pozwalać wychodzić z trudnych sytuacji w życiu, a nie zamrażać ich tam, żeby nie mogli aspirować, nie mogli się rozwijać. I to jest zmiana polityki społecznej, którą chciałabym rekomendować i mam nadzieję, że będzie w Pałacu Prezydenckim miejsce na taką dyskusję, bo my powinniśmy ludziom pomagać po to, żeby wrócili do społeczeństwa, a nie byli na jego peryferiach. Pan prezydent w tej sprawie? Jakie zdanie? Uważam, że trzeba sprawdzić też, na ile ten program 500+ wpłynął na to, że rodzi się więcej dzieci. My to robimy w zakresie in vitro i tak dalej, ale celem jest to, żebyśmy mieli więcej dzieci, żeby się ludzie decydowali na te dzieci, czy w tym zakresie należy dotować również milionerów. Mam wątpliwości. I również chciałbym, żeby w tym zakresie te środki 500+ nie były przeznaczane na konsumpcję alkoholu czy na papierosy, żeby te pieniądze były bardziej znaczone i by trafiały w większym zakresie do dzieci, co oczywiście oznacza, że jeżeli rodzina kupuje samochód, ten samochód służy wszystkim, tak? Także tutaj bez jakichś takich bardzo dużych ograniczeń, ale jednak chciałbym, żeby te środki były wykorzystywane przede wszystkim z myślą o dzieciach, z myślą o tym, żeby wesprzeć tych, którzy się na te dzieci decydują. Jeszcze dwa pytania dotyczące światopoglądu. Liberalizacja aborcji, tak czy nie? Ta ustawa, która w Polsce obowiązuje, powinna być wykonywana i powinna być przestrzegana. Mamy ustawę, ustawa nie działa. Więc jak mamy mówić o innych ustawach, skoro ta nie działa? Ta ustawa powinna działać, powinna być wprowadzana edukacja seksualna, powinna być dostępna antykoncepcja awaryjna. Kobieta powinna mieć wsparcie, nie może być zostawiana sobie. A jeżeli uda nam się to zrobić, nie będziemy wtedy rozmawiali o problemach aborcji. To prawo musi być egzekwowane, a w Polsce nie jest. Panie prezydencie. Respektowanie istniejących ustaw. Jeżeli liberalizacja, to tylko wtedy, gdy będzie przyzwolenie społeczne i wola parlamentu i wtedy takie rozwiązania jak w chadeckich państwach niemieckich, przede wszystkim dobro kobiety i opieka nad kobietą, danie jej możliwości
podjęcia pewnych dramatycznych decyzji, ale tylko w bardzo ograniczonym zakresie i wyjątkowych sytuacjach ze wsparciem psychologa, tak jak to jest na przykład w Niemczech. To jeszcze pytanie, które na koniec, pytanie, które często pada, internauci o to pytają, pewnie z wrażliwością bardziej lewicową, pytają o rozdział Kościoła od państwa i o to, czy należałoby poczynić jakieś zmiany, na przykład wypowiadać konkordat albo w jakiś inny sposób ułożyć te relacje. To jest pytanie, które się pojawia. Ja chciałbym znać państwa zdanie, pani marszałek. W artykule 25 Konstytucji jest bardzo wyraźnie zapisane, że stosunek państwa do kościoła jest neutralny. W Polsce są różne kościoły i państwo ma być w tych sprawach neutralne. Oczywiście każdą umowę międzynarodową można przejrzeć i zweryfikować, ale gdybyśmy przestrzegali prawa tego artykułu Konstytucji, nie zadawalibyśmy pytania o stosunek państwo-kościół. To ludzie, którzy nie przestrzegają Konstytucji, chcą się przypodobywać odpowiednim księżom czy biskupom, psują państwo i psują polskie prawo. Naprawdę, Konstytucja to jest gwarant naszej wolności, to jest nasze bezpieczeństwo. Jeżeli będziemy ją szanowali, przestrzegali jej artykuły, będziemy wiedzieli, co tam jest zapisane, nie będziemy rozmawiali na tak trudne tematy. Ja jestem osobą wierzącą, wiecie o tym, ale uważam, że Konstytucja obowiązuje wszystkich, i wierzących, niewierzących, i przestrzeganie Konstytucji jest także dobre dla Kościoła. No i w tej samej sprawie. Bardzo proszę. No, ja jestem zwolennikiem rozdziału państwa i kościoła, ale też współpracy w tych obszarach, które są możliwe, i to robimy świetnie, jeśli chodzi o pomoc dla ubogich. Ja już mam w tej chwili wiele SMS-ów z tym, że są gotowi księża być kapelanami w razie czego. I również też widzę szereg pól do współpracy. Na przykład mamy w tej chwili rzeczywiście problem rosnącego spożycia alkoholu. To spożycie alkoholu przekłada się na te wszystkie kwestie związane z bezdomnością, z rozbijaniem rodzin i tak dalej. Możemy wspólnie z Kościołem, rozmawiałem już z ekonomem archidiecezji poznańskiej, prawą ręką arcybiskupa Gądeckiego, szefa biskupatu, czy byłaby gotowość do takiej wspólnej akcji z Kościołem, której celem byłoby to, byśmy ograniczali spożycie alkoholu. Czeka nas oczywiście dyskusja w zakresie religii w szkołach. Ta liczba dzieci, które uczęszczają na religię, spada. To wymagałoby niestety zmiany konkordatu, ale biorąc pod uwagę otwartość i takie podejście papieża Franciszka, nie wydaje mi się, żeby to mogło być jakimkolwiek problemem. I oczywiście, że te relacje powinny być oparte na wzajemnym szacunku. Jest to możliwe, pokazaliśmy to jako samorządowcy wielokrotnie. Czyli, panie prezydencie, religia w szkołach czy w salach katechetycznych? Ja chodziłem na religię do salki katechetycznej i ona miała taką powagę, i mam wiedzieć, jak teraz od księży otrzymuję sygnały. Księża do mnie też dzwonią, mówią, rozmawiamy, że byłoby lepiej, gdyby ta religia zyskała powagę właśnie i wróciła do salek katechetycznych. To jest stanowisko wielu księży, wielu duchownych. To pani marszałek, w tej sprawie jedno zdanie. Badania wskazują, że rodzice zainteresowani są, żeby ich dzieci uczęszczały na lekcje religii w szkole do czasu bierzmowania, bo nie chcą tych dzieci wozić do parafii, chcą mieć pewność, że dzieci bezpiecznie będą w szkole. Ale widać, że to się zmienia, i za chwilę jestem przekonana, że ta dyskusja między rodzicami, między kościołem, między samorządami doprowadzi do tego, że lekcje religii, które powinny dla dzieci, które tam uczęszczają, być ciekawe, atrakcyjne, a nie jednym z przedmiotów, będą prowadzone w inny sposób. Ale to wymaga dyskusji, przemyślenia, bo nie możemy robić tego wbrew obywatelom. To musi być uzgodnione, ale wydaje się, że czas się zmienia i ta dyskusja będzie coraz łatwiejsza. Na koniec mam do przekazania pytanie od młodych demokratów, to jest od państwa z grupy. Pytanie dotyczy fake newsów i hejtu, to znaczy żyjemy w erze internetu, w erze, gdzie cała debata przenosi się do internetu, i abstrahując od tego, że oczywiście internet zabija debatę, czy jakoś ją tam deformuje, to jednak
w polityce, także międzynarodowej, fake news, hejt i pewien rodzaj wpływu i przekazu odgrywają coraz większą rolę. Zatem pytanie jest takie, jak państwo, czy mielibyście pomysł na to, jak z tym walczyć, czy jak no, kwestie właśnie tych zjawisk jako prezydenci, jako prezydent, pani prezydent i pan prezydent jakoś się tymi sprawami zajmować. Na szczęście nie wszystkie debaty odbywają się w internecie. Czasami jeszcze ludzie rozmawiają, patrząc sobie w twarzą w tak twarz. Tak jak tutaj. Tak jak i to za to bardzo wszystkim dziękuję za te spotkania. Bo nie ma nic lepszego jak relacje bezpośrednie. Rzeczywiście to, co się dzieje w internecie, hejt i dezinformacja, to jest tak naprawdę, to nie jest tylko okrucieństwo, to nie jest tylko chamstwo, to nie jest tylko niszczenie ludzi, to jest pewien rodzaj wojny. Proszę zobaczyć, jakie takie działania mogą wpływać na wybory polityczne, nawet na referenda w wielkich krajach europejskich. To jest bardzo poważny problem. Nie wiem, czy jeden kraj ustawowo będzie miał szansę nad tym zapanować. Trzeba tutaj szukać rozwiązań, bo to jest ten nowy rodzaj wojny. Bo my mówimy o tym, że ktoś nas obraża, szkaluje, mówi nieprawdę, ale kiedy to jest robione na masową skalę, niszczy i pomysły, i całe grupy społeczne, i społeczeństwa. To jest problem szerszy i to jest tak naprawdę ta nowa wojna, która na naszych oczach się toczy. Panie prezydencie. No, z jednej strony to jest bardzo poważny problem, ale to jest kwestia też nastawienia organów ścigania sądów. Ja widziałem różnicę w stosunku do tych wszystkich działań, które były w tym obszarze podejmowane przeciwko mnie do momentu śmierci Adamowicza i potem. Po śmierci mojego przyjaciela okazało się, że organy ścigania zaczęły ścigać nie tylko tych, którzy w tym obszarze byli agresywni i dokonywali takich, a nie innych wpisów już po śmierci Pawła Adamowicza, ale również podjęto śledztwa w sprawie tych wszystkich działań, które były podejmowane wobec mnie dwa lata wcześniej. Przecież mieliśmy te akty zgonu polityczne, mieliśmy też to wieszanie polityków, mieliśmy szereg działań, które miały przyzwolenie tak naprawdę organów państwa i polityków partii rządzącej. W tym zakresie rzeczywiście być może są jeszcze potrzebne kwestie doprecyzowania definicji fake newsu, ale to jest też nasze bezpieczeństwo narodowe, bo to, co powiedziała właśnie Małgorzata Kidawa-Błońska, w tym obszarze to jest bardzo również istotne w zakresie tego cyberbezpieczeństwa, bo to również może być wykorzystane przez obce państwa do siania dezinformacji, do wpływania na wybory polityczne, do eliminowania z życia politycznego konkretnych osób. Za chwilę państwo wygłoszą pożegnalną mowę do państwa zebranych, pożegnalną jeśli chodzi o naszą debatę, bo powitalną jeśli chodzi o debatę, która nastąpiła po tej debacie. Proszę państwa, jeszcze na koniec w takim razie, czy macie pomysł na pomoc politykom, że tak powiem, no już później, w reformie służby zdrowia. Dlatego, że to jest temat, który bardzo interesuje Polaków i właściwie tym żyją, można powiedzieć, na co dzień, ponieważ stykają się z tą służbą zdrowia. A przecież, jeśli te wybory byłyby dla państwa wygrane, to wciąż będzie, przynajmniej taki jest kalendarz polityczny, rządzić Prawo i Sprawiedliwość. Więc jak godzić rolę prezydenta, który ma taką władzę, musi z taką władzą dyskutować, choćby w takim obszarze jak służba zdrowia, już nie mówiąc o innych obszarach. I to jest ostatnie pytanie ode mnie, a potem zaproszę państwa do wygłoszenia mowy końcowej. Bardzo proszę. Problem ochrony zdrowia, powtarzamy to w kółko, to jest najpoważniejszy problem, z jakim musi się w tej chwili, jak musi rozwiązać państwo polskie. I powtarzam po raz kolejny, to jest problem, którego nie da rady rozwiązać tylko jedna opcja polityczna. To trzeba zrobić ponad podziałami, bo to jest rozwiązanie nie na 4 lata, ale na wiele lat. Problem kształcenia lekarzy, nie wykształcimy lekarzy w ciągu 4 lat, ten proces jest dłuższy. Myśmy rozpoczęli jako Platforma, zwiększyliśmy ilość lekarzy i rezydentów, ale ten proces trwa, więc trzeba na poważnie rozmawiać. Jak wiecie, kiedy w poprzednich wyborach parlamentarnych miałam bardzo dobrego ministra zdrowia, nawet został marszałkiem Senatu, więc jestem z tego bardzo dumna.
I przedstawialiśmy te rozwiązania, które zyskiwały akceptację społeczną i środowisk medycznych, i ludzi, z którymi rozmawialiśmy. Dlatego prezydent powinien skorzystać z swojej szansy, zaprosić wszystkie środowiska, które mogą mówić, mają wiedzę i pomysły na temat służby zdrowia i przygotować wspólne, ponadpartyjne rozwiązania, które powinien złożyć jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Może wtedy, kiedy w Pałacu Prezydenckim będzie się toczyła długa dyskusja, wspólnie wypracuje się rozwiązania, zapominając, że to jest jakaś taka czy inna partia polityczna, tylko pomyślimy, że każdy z nas kiedyś będzie pacjentem i kiedyś każdy z nas będzie musiał z pomocy medycznej skorzystać. Więc to jest szansa dla prezydenta, żeby stworzyć miejsce do przygotowania takich ustaw. Jacek Leszko. PiS urządzał nagonki na różne grupy zawodowe, w tym na lekarzy, pokazując ich w takim, a nie innym świetle. My musimy w tej chwili przywrócić zaufanie społeczeństwa do różnych grup, w tym do lekarzy, i musimy dać tym lekarzom również to poczucie, jak oni są ważną częścią naszego społeczeństwa, ile dla nas robią. Być może wtedy zredukujemy emigrację lekarzy do tych krajów, gdzie oni są bardziej doceniani i lepiej zarabiają, bo to nie tylko te zarobki wpływają na takie decyzje, to jest również kwestia tego braku szacunku dla elit, w tym dla elit lekarskich. W dużych miastach brakuje około 500 pielęgniarek, to właściwie wszędzie, czy w Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu, w Warszawie pewnie to będzie z 1500. I w tym zakresie należy przywrócić szkolnictwo zawodowe. Średnia wieku pielęgniarek w dużych miastach to 56 lat. Proszę Państwa, za 10 lat będzie z tym potężny problem. Przy wieku emerytalnym, który dzisiaj mamy, to powoduje olbrzymie zagrożenia i ryzyka dla nas. Posiłkujemy się również kadrami w gospodarce z Ukrainy. Być może rozwiązaniem jest to, by jakoś ułatwić ten proces pozyskiwania uprawnień przez pielęgniarki z Ukrainy. Musimy w tym zakresie inwestować nie tylko w infrastrukturę, ale musimy przede wszystkim dbać o te kadry, które już mamy, i kształcić następne, i nie pozwalać na to, żeby te kadry opuszczały Polskę, bo czują się niedobrze, bo są obrażane przez media publiczne i przez rządzących. No to właśnie nadszedł ten moment, moja rola się kończy, a teraz już zostawiam Państwa z tym, co mają do powiedzenia kandydaci. Według losowania teraz Pan Jacek Jaśkowiak, a potem Pani Małgorzata Kidawa-Błońska. Moi drodzy, Szanowni Państwo, ja mam plan, jak wygrać w maju. Wygrałem już dwie ważne debaty wcześniejsze, prezydenckie, może na innym szczeblu, ale one uczą, jak należy formować sztab. Sztab, który jest niezależny od polityków, bo w biznesie, w sporcie ja wiem, że najlepiej jest liczyć na siebie samego. I wiem, i nie będę czekał, aż ktoś zrobi coś za mnie. Nie będę czekał na przemówienia, na to, aż ktoś mi napisze, co ja mam powiedzieć. Takie wybory prezydenckie to przede wszystkim 6 miesięcy ciężkiej pracy, potężnego wysiłku fizycznego i psychicznego. Ja przebiegłem wiele maratonów, w tym takie na 90 km, i wiem, jak rozłożyć siły na takim długim dystansie. Ja również wiem, że gramy o wielką stawkę i w tej stawce rządzący nie cofną się przed niczym, mając służby specjalne, mając media publiczne. Miałem tego przedsmak, podobnie jak inni moi koledzy, Paweł Adamowicz, Wadim Tiszkiewicz, w zeszłym roku akcje CBA, które były podejmowane przeciwko nam. Szkalowanie przez media publiczne to jest coś, co trzeba umieć wytrzymać. Ja wiem, że mam zespół, na który mogę liczyć. Wiem, że ten zespół potrafi działać profesjonalnie, i wiem również, jak wygrać z Andrzejem Dudą, bo Polska potrzebuje prawdziwego prezydenta i silnego państwa.
głęboko wierzę, że te wybory w maju wygramy. Jestem przekonana, bo rozmawiając z wami wiem, że jest nadzieja, że Polacy chcą wygrać te wybory, chcą zmiany w Pałacu Prezydenckim. I to nie tylko członkowie naszych struktur, ale Polacy, z którymi spotykam się w całej Polsce. Jest nadzieja i chęć współpracy, żeby te wybory wygrać. Polacy chcą nadziei, chcą zmiany. I dziękuję tym wszystkim, którzy mi zaufali, bo obiecuję wam, a znacie mnie, że będę prezydentem was wszystkich, będę reprezentowała każdego Polaka, każdą Polkę. Tego, który ma poglądy takie jak ja, albo zupełnie sprzeczne z nimi. Będę prezydentem obecnym wśród ludzi i na pewno będę prezydentem bardzo samodzielnym. Będę prezydentem aktywnym i prezydentem, który właśnie będzie poszukiwał dobrych rozwiązań, na przykład jak te dotyczące służby zdrowia. Ale nikt sam w pojedynkę nie wygra wyborów. Wygrywanie wyborów i wygrywanie zmieniania Polski to jest praca zespołowa. Dlatego liczę na te wszystkie osoby, które myślą podobnie jak ja. Te osoby, które zaufały mi w poprzednich wyborach i w każdych innych, że razem możemy zrobić bardzo dużo. I każdy z was jest dla mnie bardzo ważny, bo razem możemy naprawdę góry przenosić i Polska może być tym krajem, który będzie spełniał nasze marzenia. I Jacku, ja jestem kobietą, nie biegam długich dystansów, ale jestem kobietą. Wiem, co to jest codzienna, żmudna praca, czasami bardzo nudna. Wiem, co to jest myślenie o sprawach bardzo ważnych i całkowicie przyziemnych. I tak jak miliony polskich kobiet, mam dużo siły, dużo odporności i dużo dystansu do samej siebie. I na koniec, ja nie zamierzam, Jacku, rezygnować z sympatii do ludzi. Proszę Państwa. Dziękuję. To było ostatnie zdanie tej prezentacji, proszę Państwa. Tak jest, tak to się odbyło, tak było. Małgorzata Kidawa-Błońska i Jacek Jeszcze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Jacku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dzięki. Dziękuję.